Każdy z nas zaczynał swoje życie jako jedna komórka, która powstała po zapłodnieniu, czyli połączeniu komórki jajowej od mamy i plemnika od taty. Trochę trudno w to uwierzyć, gdy patrzymy na siebie w lustrze albo na innych ludzi wokoło. Jeszcze trudniej uwierzyć w to, że wszystkie stworzenia na Ziemi, od bakterii przez rośliny po zwierzęta, też wywodzą się od jednokomórkowych organizmów, które powstały miliardy lat temu. Miliard to liczba trudna do wyobrażenia. To 1000, tysięcy, tysięcy. Aby opowiedzieć o historii życia na Ziemi, chyba musimy trochę zmienić skalę czasu. Przyjmijmy, że jeden rok trwa zaledwie sekundę. Oznacza to, że przeciętnie żyjemy niecałe 1,5 minuty, a życie na naszej planecie narodziło się 127 lat temu. Naukowcy wciąż nie są pewni, jakie były same początki życia, ale są zgodni, że pierwsze żywe organizmy pojawiły się w wodzie. Takie proste, maleńkie życie przez miliardy lat było jedynym życiem na całej Ziemi. Dopiero około 0,5 miliarda lat temu, czyli w naszej skali około 17 lat temu, pojawiły się proste zwierzęta budową przypominające robaki. Dlaczego powstały akurat wtedy? Bo dopiero wtedy w atmosferze pojawiło się więcej tlenu. Komórki, nasze i wielu innych stworzeń, nie potrafią żyć bez tego gazu. Przypomnijcie sobie zresztą odcinek o oddychaniu. Po wspomnianych robakach dość szybko pojawiły się kręgowce i przypominały nasze ryby. Po kolejnych kilku latach w naszej skali pierwsze zwierzęta zaczęły wychodzić na ląd. Oddychały płucami, a płetwy z czasem stały się ich nogami. To z nich powstały płazy, a następnie gady. Od gadów dość szybko, bo już 220 milionów lat temu, czyli prawie 7 lat temu w naszej skali, oddzieliły się pierwsze ssaki. Z początku były małe, nie większe od dzisiejszych myszy i chomików. Chodziły sprawnie na 4 nogach, które znajdowały się pod ich tułowiem, jak u psa czy kota, a nie po bokach tułowia, jak u żaby czy jaszczurek. Nie wykluwały się z jajek, jak małe płazy, gady czy ryby, tylko rodziły się, podobnie jak my teraz. Miały nawet podobne do nas zęby, a ich ciało nie było pokryte łuskami, tylko włosami. Również dziecko w łonie mamy jest dość włochate. Na jego skórze w 16 tygodniu ciąży pojawia się meszek, który z reguły zanika przed narodzinami. Ssaki podzieliły się na mnóstwo różnorodnych gatunków, od malutkich gryzoni po ogromne słonie i wieloryby. Naszymi przodkami były jednak zwierzęta średnich rozmiarów, żyjące na drzewach, tak zwane ssaki naczelne, do których dziś zaliczamy lemury, małpy i ludzi. Nasi przodkowie zaczęli poruszać się w pozycji wyprostowanej, nauczyli się korzystać z ognia i narzędzi, stracili większość owłosienia skóry, zyskali natomiast większy mózg i zdolność do mówienia. Człowiek rozumny, wyglądający tak jak my dzisiaj, pojawił się 300 tysięcy lat temu w Afryce. W naszej skali to zaledwie 3,5 dnia temu. Z Afryki ludzie rozeszli się po całym świecie. I tak oto jesteśmy. Choć może nam się wydawać, że ludzie z odległych kontynentów są bardzo różni, z badań naukowych wynika, że jesteśmy do siebie bardzo podobni. Jesteśmy bardzo bliskimi kuzynami, ścisłą rodziną. Każdy z nas, niezależnie od miejsca zamieszkania, zaczyna swoje życie jako jedna pojedyncza komórka. Czy to nie jest fascynujące? Podczas kilku naszych spotkań trochę Wam o człowieku opowiedziałem, ale niestety nie zdążyłem powiedzieć wszystkiego. Jak tylko będzie okazja, z przyjemnością zaproszę Was znowu do mojego naukowego pokoju. Do zobaczenia.